Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik, zapraszam na program, zapraszam również na odcinek tajemniczej historii motoryzacji. Półgodzinny materiał, który wrzuciliśmy do sieci kilka dni temu, specjalnie dla naszych patronów, specjalnie dla tych wszystkich, którzy nas wspierają, który się chyba Państwu spodobał, więc być może będzie z tego jakaś druga seria. Kolejne filmy specjalnie dla naszych patronów już wkrótce, a teraz przejrzymy internet w poszukiwaniu ogłoszeń z okazjami. A te pojawiają się ostatnio nieco częściej, co wbrew pozorom nie jest dobrą wiadomością. Na dojrzałym rynku, w czasach spokoju, auta podlegają wycenie, a cena jest negocjowalna w dość wąskich widełkach, gdy jest dziwnie jak teraz. Za każdą ofertą sprzedam pilnie może stać czyjaś niewesoła i zupełnie niezamierzona sytuacja, choćby sprzedam pilnie, bo muszę zapłacić pracownikom, a moja jak trzech tygodni nie zarabia. Inna sprawa, że niektóre wyceny, zwłaszcza aut hobbystycznych kupowanych dla przyjemności, a nie na codzienne dojazdy, notują przyjemne dla oka korekty i wraca tam, gdzie ich miejsce. Czego dobrym przykładem nasza pierwsza propozycja Opel Kalibra z silnikiem V6. Jeszcze niedawno wystawiony za prawie 16, a teraz już za nieco ponad 13 tysięcy złotych do dalszej negocjacji. Auto wyprodukowano w 1995 roku, przebieg to 190 tysięcy km, a benzynowy silnik połączony jest z automatyczną skrzynią. To, co w starych Oplach najważniejsze, blacharka jest w tym egzemplarzu idealna, na dowód czego sprzedający zamieścił kilka zdjęć. Następna propozycja wystawiona jest do sprzedania za 20 tysięcy złotych, to Honda CRX z 1990 roku z silnikiem 1.6 124 konie. Jeśli zastanawiają się Państwo czasem, skąd tylu hondziarzy dookoła nas, a no między innymi z tego właśnie powodu. stał to auto wyjątkowe, zwarte, szybkie i zwinne, a jedyny problem to oczywiście rdza. Ten egzemplarz jest po naprawie blacharskiej, ma nowy lakier i wygląda świetnie, choć niewykluczone, że największym hitem dzisiejszego odcinka będzie ten oto Golf czwarty z 1999 roku z silnikiem 1.4 benzyny na 75 koni. Zwykłe, proste auto, zwykły, prosty silnik i niecałe 50 tysięcy przebiegu. Udokumentowanego podobno. Auto wygląda świetnie, ma też automatyczną klimatyzację. Zostało wycenione na 9400 zł. Wbrew temu, co napisano w ogłoszeniu, nie da się tym autem wrócić legalnie na kołach. To import z Niemiec. Oryginalne tablice zostały zdane, a auto jest wyrejestrowane. Tablice rejestracyjne z Allegro to kryminał. Nawet po wykupieniu ubezpieczenia i zrobieniu przeglądu autem wyrejestrowanym w Niemczech nie można się legalnie po polskich drogach poruszać. A na koniec jeszcze jedno auto z niewielkim przebiegiem. Dacia Logan, ale drugiej generacji zarejestrowana, co nie bez znaczenia, czyli można z niej korzystać od razu z niewielkim przebiegiem. Auto przejechało nieco ponad 35 tysięcy kilometrów i jest z 2014 roku. W cenie są pokrowce na fotele i kierownice, a auto jest z klimatyzacją i elektryką. Marne te dzisiejsze okazje, marne, wiem doskonale, może za tydzień będzie nieco lepiej. A teraz przechodzimy do aktualności. A zaczniemy od nowej Toyoty, a nawet dwóch. Pierwszą, o której wiemy naprawdę niewiele, mieliśmy poznać na targach w Genewie, ale chyba była to nieco przedwczesna zapowiedź, skoro zaawansowane testy niekoniecznie gotowego egzemplarza trwają w najlepsze. Mały SUV z segmentu B, bardzo blisko spokrewniony z modelem Jaris, ma być czymś więcej niż tylko autem z segmentu B z nieco podwyższonym zawieszeniem, przynajmniej według zapowiedzi, ale nie wykluczone, że taki model, czyli auto z segmentu B z nieco tylko podwyższonym zawieszeniem, również się pojawi, bo oprócz wspomnianego suwa do sprzedaży ma trafić również auto będące. Uterenowioną, to może za dużo powiedziane, ale właśnie podniesioną, nieco i oplastikowaną po bokach odmianą Jaris, Coś jak Fiesta Active, ale z dopiskiem Cross, być może. Auta z segmentu B, kiedyś typowo miejskie, stają się ostatnio wyjątkowo uniwersalne i naprawdę dopracowane. Pojeździliśmy ostatnio odchodzącym do przeszłości Hyundai'em i20, nowym Clio, Corsą, nowym Peugeotem 208 i to są naprawdę fajne auta. Wygodne, zwinne, a jednocześnie poręczne i niedrogie. Jeśli cokolwiek ma zatrzymać naszą fascynację autami typu SUV, to mogą to być właśnie samochody. Z segmentu B, co zresztą widać w opublikowanym zestawieniu najpopularniejszych aut w lutym w Europie. Najwięcej samochodów sprzedała firma Volkswagen, prawie 120 tysięcy, ale najpopularniejszym modelem jest Clio, które wyprzedziło o włos, ale zawsze Golfa, który zajął drugie miejsce z wynikiem 24 735 egzemplarzy. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych aut w Europie w lutym nie ma ani jednego suwa, są tylko trzy auta kompaktowe, oprócz Golfa, Oktawia i Focus, jest Panda z pogranicza segmentów A i B oraz aż sześć. Aut typowo miejskich Clio, 208. Corsa, Citroen C3, Volkswagen Polo i Toyota Yaris. A co traci na popularności? Ostatnio właściwie to od dość dawna wany, minivany i auta z dużymi silnikami o wielu cylindrach. Nie mamy zatem dobrych wiadomości dla miłośników wysokoprężnych motorów V8 z Range Rovera. Potężne 4-4 o mocy 335 koni zostanie zastąpione silnikiem 3-litrowym V6 o mocy 345 koni. Znika też Seat Alhambra, pełnowymiarowy jak na europejskie standardy van. Auto debiutowało w 2010 roku i przez te 10 lat, wspólnie zresztą z bliźniaczą konstrukcją, czyli Volkswagenem Sharanem, zebrało wiele pozytywnych recenzji jako auto duże, wygodne i przyjemne w prowadzeniu. Prawdopodobnie, bo nie są to jeszcze potwierdzone informacje, produkcja zostanie wygaszona na dniach, a ze względu na słabnące zainteresowanie, następcy nie będzie. Przez to na rynku zostaną już tylko 7-osobowe ewentualnie Ford S Max, no i Renault Espace. Teraz sprawdzimy sobie przed zakupem samochód używany. Partnerem tego działu jest firma Prodictect, czyli producent. Mierników, fakieru. A dzisiejsze sprawdzenie będzie wyjątkowe i nietypowe, bo zazwyczaj oglądamy auta przed zakupem, a tu mamy do czynienia z nieco inną sytuacją. Autem wystawionym do sprzedania przez bank, wylicytowanym, ale jeszcze nieopłaconym, a wylicytowanym wyłącznie na podstawie kilkunastu zdjęć i opisu dostarczonego przez sprzedającego. Chodzi o tę BMK 7 auto z 2009 roku, import stany, wersja długa i benzynowe 4-4 pod maską. Te auta w dobrym, bardzo dobrym stanie wyceniane są na 45 do 55 tysięcy złotych, ale zainteresowanie jest niewielkie ze względu na to, co się pod maską. Bardzo skomplikowany, bardzo awaryjny silnik, którego skuteczna naprawa jest praktycznie niemożliwa albo kosztuje ponad 20 tysięcy złotych, a popsuty silnik to nie jest kwestia, czy. A kiedy? Na rynku jest też sporo egzemplarzy lekko lub mocniej rozbitych przodem, niby do naprawy blacharskiej, ale często z popsutym silnikiem. Jak to możliwe, spytają Państwo? Czyżby popsuł się w trakcie kolizji? Tak naprawdę jest to przypadek dla prokuratora, bo prawdopodobnie auto z popsutym silnikiem zostało celowo uszkodzone, rozbite, by ubezpieczalnie wypłaciła pieniądze, zabrała wrak i żeby z uszkodzonym motorem bujał się ktoś inny. Ale nie o tym dzisiaj chcieliśmy, tylko o białej matowej siódemce. Auto zostało wylicytowane za 30 tysięcy złotych. Diesla w całości byłaby to świetna cena, za benzynę 4.4 niezła pod warunkiem, że auto jest w pełni sprawne, zadbane. A na podstawie zdjęć dostarczonych przez organizatora licytacji trudno się było domyślić, choć pewne wady zostały wyszczególnione. Zwłaszcza kontrolka check engine i tryb awaryjny pojazdu oraz fakt, że jest to auto z Ameryki po szkodzie całkowitej. Oględziny zaczynamy od dokładnego obejrzenia auta. Pierwsze wrażenie jest fatalne. Biała folia jest bardzo zniszczona, a i położona została wyjątkowo niechlujnie. Zderzaki wiszą, spryskiwacze odstają lampy matowe. Z tyłu jest nieco lepiej, ale tylko nieco. A wnętrze? Na tym zdjęciu może się wydawać interesujące, ale boczki są podrapane, niemal pogryzione. Fotel kierowcy przecięty. Auto poza deską rozdzielczą po prostu ostro w kabinie zaniedbane i zniszczone. Pomiary autoklejonych nie różnią się specjalnie od takich wyłącznie polakierowanych. Trzeba tylko wziąć poprawkę na mniej więcej 100-150 dodatkowych mikronów folii oraz na to, że pod nią może być wszystko, łącznie z popękaną szpachlą, a tej tutaj nie brakuje. Spora część samochodu który jest wykonany albo z ocynkowanej stali albo z aluminium i było bardzo dokładnie szlifowane przez co ocynku brakuje auto było bardzo mocno uszkodzone tyłem i by nadać mu kształt bęki, siódemki sporą część wymodelowano właśnie ze szpachli ale największy problem jest pod maską po uruchomieniu silnika na pierwszy rzut ucha słychać, że coś jest nie tak widać to również, bo pojawiło się zaraz po uruchomieniu sporo dymu silnik pracuje nierówno, płynu w zbiorniczku brakuje za to pod korkiem oleju widać sporo charakterystycznego masła w autach często niedogrzanych, eksploatowanych wyłącznie na krótkich dystansach po mieście, to nic niezwykłego, ale tu w połączeniu z innymi objawami jest to po prostu diagnoza, silnik jest uszkodzony, woda wymieszała się z olejem, z zakupu trzeba więc zrezygnować. Częścią naszej współpracy z firmą ProdigTech, a to dzięki nim również mamy ten program, są specjalne promocje i specjalne ceny dla widzów Motodziennika. Między innymi na takie urządzenie, które doskonale Państwo z naszych programów znają. I ten miernik jest dzisiaj w promocji. Tak samo jak i to urządzenie, bardzo poręczne i bardzo przyjemne w obsłudze, bo dzięki dedykowanej aplikacji wyniki pomiarów mamy nie tylko na urządzeniu, ale również na telefonie. I ten model w premierowej cenie dostępny jest za 149 zł. Link do oferty znajdą Państwo oczywiście w opisie filmu. To tyle na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, bo już z dzisiejszym odcinkiem mieliśmy bardzo duży problem. Z kilku dostępnych dla nas kabin lektorskich ostała się tylko jedna niestety, więc zobaczymy, co to będzie za tydzień. Ale jakoś to będzie. Kłaniamy się pięknie i do zobaczenia. Dostałem bez gąbeczki. Dostałem bez gąbeczki. Kurde, no. Bez gąbeczki dostałem. No mówię! Bez gąbeczki dostałem. <grym i znowu>